Bueno, por fin. Jestem. Nareszcie. Diego jest wściekły. Musisz mi pomóc. Trzeba załagodzić sytuację. Inaczej źle to się skończy. To mój problem, ale bardzo dziękuję. Mój też. Jeśli Mia się dowie, będę miała kłopoty. Więc od razu się tym zajmijmy. Chodźmy. Musisz mi też opowiedzieć o waszym wyjściu z Aleksem. Od tego zacznijmy. Później moja sprawa jest pilniejsza. Dziękuję, że tyle dla mnie robisz. Ciężko znaleźć taką przyjaciółkę. Nie ma sprawy. Chodźmy. Nie wiem, co mu powiedzieć. Nie odzywa się do mnie. Victoria będzie tu przyjeżdżać. Co ty powiesz? Gdzie ją położysz? W pokoju dziecka. Mój syn z twoją córką. Nie jest do tego przyzwyczajony. Będzie płakał. Victoria jest jego siostrą. Utuli go w razie potrzeby. Od tego ma matkę. Ani słowa więcej. Już zdecydowałem. Puść. Nie przy dziecku. Nie obchodzi mnie to. Victoria będzie tu przyjeżdżać w weekendy. Wbij to sobie do głowy. Jesteś jak zwierzę. Co się stało? Nic. Mały trochę choruje. Roxana. Zabierz dziecko do pokoju. Od tej pory to będzie wasza sypialnia. Naprawdę? Dziękuję. Zrozumiałaś? Zrozumielibyśmy cię. Ciężko mi się z tym pogodzić. Nagle wszystko straciłem. Zostaliśmy bez grosza. Wciąż to do mnie nie dociera. Najgorsze, że nas okłamałeś. Por cierto, Diego, mira. Con el trabajo de la carnicería voy. Teraz pracuję w sklepie. Juntando más, después te pago todo lo que falta. Później spłacę resztę. Trochę brakuje. Daj spokój. Nie przyjmę tego. Przestań. Tylko nie mówcie nikomu, że jestem biedny. Znowu to samo. Nie martw się. Masz przyjaciół, to się liczy. Skoro tak ci na tym zależy, nie ma sprawy. Ale mam inne zdanie. Proszę was. Dobrze. Dosyć. Oszalałeś? Co tu robisz? Jestem gotowy. Wejdź. O co ci chodzi? Spokojnie. Co to? Prowiant na resztę weekendu. Myślę, że powinniśmy wrócić. Muszę się uczyć. Mam dużo pracy. Pouczymy się razem. Wolę w pojedynkę. Wtedy łatwiej mi się skoncentrować.
sin compañía de nadie. Bueno, parece que vas a tener que concentrarte. Chyba nie masz wyjścia. Weekend jeszcze się nie skończył. Lupe, nie przeszkadzam? Przepraszam, dzwoni twój chłopak. Co? Odbierz, inaczej będzie wyzwaniał przez całą noc. Jest taki zakochany. Nie daje jej spokoju. Rozumiem. Lupe, łamaczka męskich serc.